No dobra, w dzisiejszym odcineczku zajmiemy się amortyzatorami. Spróbujemy je rozebrać, zobaczymy jak to się w ogóle rozbiera. Czy da się to zregenerować, czy się nie da zregenerować. Sam jestem ciekawy. Więc cóż, na motorze najlepiej sobie wcześniej popuścić te śruby od naciągu sprężyny. Od razu zaznaczam, że ten dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej zapoznawczy, bo sam chcę sprawdzić jak to się rozbiera. Więc jak coś, wszystko z przymrużeniem oka. Podkładeczka, raczej każdy zapamięta jak ma być założona. Na tym ma siąść sprężyna. Teraz możemy ściągnąć sprężynę. Voilà. Co tutaj widzimy dalej? Widzimy dalej, że tutaj jest ostro. I chyba już jest po... Ten amortyzator nie nadaje się do naprawy. Jest tutaj wytarty. Już widzę gwint na wierzchu. Tutaj, w tym miejscu. Ale to nam nie przeszkadza, bo mam drugi taki amortyzator, więc spróbujemy go też rozebrać. Dobra, spróbujemy teraz chycić się za to kluczem francuskim. Choćby nawet mam coś takiego zardzewiałego, ale jest. Voilà! Super klucz. Idealnie się nadaje do tego. Ojej, ale nie jest kontrowany w ogóle. Dobra. Dolna część nam odchodzi. Śrubka. Ze śrubką będzie problem. To jakimś kleju jest nakręcone. Okej. To się chyba też powinno dać odkręcić. Da się odkręcić. Okej. Co tutaj mamy w środku? To już widzę, że starło się po skosie trochę. Tu w środku chyba powinien być olej. To jest taki korek, który widzę, że ciśnie i spręża wam olej. Ciekawe rozwiązanie. A zarazem bardzo proste rozwiązanie. Te o-ringi powinny być deczko grubsze na tym tłoku. I tu powinien być podtoczony o-ring. Dodatkowy jeszcze jeden. Tak? Dobrze mówię? To jest tak zrobione. To idzie w to. Tak. Tu w środku, w tym powinien być o-ring. Zaraz to sprawdźmy. Tak. Tak. Miałem dobre przeczucie. Mamy tu o-ringa w środku. Czyli uszczelnienie zewnętrznego tego. Okej. Jak to puści, to spierdziela nam ciśnienie z układu. Rozumiem to. Będą części zamienne przynajmniej do drugiego amortyzatora. Teraz te nakrętki nam powinny wyjść w górę. Tak. Jedna nakrętka. Ok, druga nakrętka i tłok. Już pasowały jakiś pojemniczek. Jak to wygląda to się? Ojej, mi się wszystko rozwaliło. Tu się wszystko rozwaliło, tak wam powiem. Sprężyna pękła, czy taka jest? A, to jest odbój, dobra. To tutaj dam do góry nogami. I tu powinny być kolejne uszczelnienia w tym, ale z tego co widzę, jest to nierozbieralne. A z takiego powodu, że jest to uszkodzone. Tym u mnie akurat jest to uszkodzone, ale i tak spróbuję to rozebrać. Strasznie porysowana? Tak. Laga się już nie nadaje. Jest całe porysowane, poniszczone. Nie wiem, jak ktoś ma pomysł, jakby to można było zregenerować, niech da mi znać.
ale to raczej chyba już nie jest do regeneracji. Cały ten tłumik, to wszystko teflonowa podkładka, uszczelka taka ślizgowa jest już rozwalona. Z tym raczej już nic nie będzie. Dobra, teraz najgorsze, jak to rozkręcić. Jest całe zaklepane, kurde. Ta obudowa jest rozwalona. Nic nie zrobię. Pasowałoby do tego klucz jakiś dorobić albo coś. Więc widzimy się za chwilę. No i dobra, zawieszenie rozkompletowane do zera. Musiałem sobie zbudować takie narzędzie do odkręcenia tego korka. Tego. Co więcej, kurde, powiem wam szczerze, że taki amortyzator byłbym sam w stanie zbudować. Wystarczyłoby mi tylko jeszcze mieć frezarkę. Tokarkę mam. Powinna wystarczyć ta, co mam, tylko brakowałoby mi dodatkowo frezarki i zbudowałbym sobie dokładnie takie zawieszenie, jak tu jest, samemu, bez nogale. To jest tak prosta budowa, że aż na pieron. Tą sztycę mógłbym odbudować bez żadnego problemu, mimo że jest uszkodzona, może bym znalazł taką z jakiegoś auta. Kurde, najgorsze jest z tym cylindrem. Z tym cylindrem jest najgorzej, bo toczyć taki cylinder z dokładnością wewnątrz tutaj, bo to jest jeszcze pokryte farbą, to z tym byłby tylko problem, z tym cylindrem. Ja miał narzędzia, bym zrobił to, ale trochę by to zajęło, nie wiem, czy byłoby to opłacalne, ale byłbym w stanie to zrobić. Dobra, jak to się składa, żebyście wiedzieli. Dobra. Ja to mniej więcej tutaj poukładam na stole, jak to ma być i widzimy się za chwilę. Teraz wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Zaraz mi bateria padnie. I wygląda to tak, no. Nic skomplikowanego w środku nie ma. Myślę, mi się wydaje, że rozkompletować by to każdy mógł bez problemu. Lecz ze samym złożeniem mógłby mieć problem potem, żeby to złożyć prawidłowo. No cóż, no ja raczej nie podejmę się. Jeszcze się muszę dobrze zastanowić. Może tak dla jaj, tak dla zabawy. Jeszcze złożymy to zawieszenie i spróbujemy, czy w ogóle będzie działać. Dobra, tutaj już wyciągam drugi amortyzator. Tego było troszeczkę ciężej rozebrać tą sprężynę, trzeba było tam przekombinować, bo jest delikatnie większa sprężyna, nie jest tak ubita jak tamta. No i to wygląda prawie jak nowy amortyzator, więc może będzie większa szansa, że się uda go zregenerować. Przynajmniej tak na szybkości wyczyścimy uszczelniacz, zobaczymy w jakim jest stanie. Może to jeszcze będzie przez chwilę trzymać, bo jak poduszczelniacz podeszedł brudno, to tak, żeby
Przynajmniej na razie było. A potem poszukam na internecie, może znajdę jakieś zamienniki uszczelniacze do tego i się powymienia. Więc to tylko po to, żeby się dało przejechać. O, tylko i wyłącznie po to. Dobra, rozebrałem ten amortyzator. Leżą tutaj części powywalane od niego. Sorki, że nie nagrywałem wszystkiego z rozbiórki, ale było to troszeczkę problematyczne. Nawalone kleju. I prawdopodobnie jest duża szansa, że ja to złożę i będzie chodzić, bo uszczelniacz wybiłem i od środka z uszczelniacza spadła ta sprężynka, więc dlatego nie trzymał. I teraz sprawdzałem na wałku i trzyma bardzo dobrze. Więc jest duża szansa, że jeszcze to będzie chodzić. Ale już widzę, że ten uszczelniacz w porównaniu z tym starym, amortyzatorem jest gorszej klasy. Patrząc po wargach i po tym wszystkim. Uszczelniacz uszczelniaczem, a patrzcie co odpierdzieli z tłokiem. Plastikowy tłok. W starym amortyzatorze aluminiowy. Nie zdziwię się, jak tak samo jest w tych MRF-ach, bo w rocznikach 2016-17 amortyzatory były zarąbiste, bardzo długo trzymały, a od 2018, jak ja kupiłem pitbike'a w górę, no to amortyzatory to jest taka parodia, że jasny pieron. Nie zdziwię się, jak jest zastosowane coś takiego jak tutaj, czyli po prostu wpierdzieli jakieś tanie, jakieś kurde, przykombinowali te amortyzatory, żeby to kurde, bo jak już wyrobili renomę, że się motorki sprzedawały, to potem ładowali do środka najgorsze dziadostwo. To metalowe dziadostwo, po którym chodzi, to wpadło je do środka, no nie ukrywajmy. To nie powinno tak być. No to wpadło je po prostu do środka, to loto w tym amortyzatorze. W starym amortyzatorze ten sam element jest wprasowany. W starym amortyzatorze tego nie włożymy. Widzicie? To trzeba wprasować. Jest inna dokładność. Ja nie umiem tłumaczyć, kurde, zacznijmy od tego. Czyli po prostu z tego co ja tutaj rozumiem, to tak, to dziadostwo jest tu. Odwrotnie, tak. To powinno być na stałe w amortyzatorze. Tu powinien być jeden punkt podparcia amortyzatora, a drugi punkt podparcia to jest ten cały tłok. Tu wyżej, nie? Ten tłok wyżej to jest drugi punkt podparcia. No i mi się wydaje, że to tak powinno być. Ale nie jest tak. Właśnie w tym jest problem, że tak nie jest. Bo to dziadostwo lata jak nie powiem co. Widzicie? Nie może tak być. Na logikę tak nie może być. To powinno być zaraz za uszczelniaczem na stałe. No i się potem dziwi, że to nie chce wszystko pracować. I prawdopodobnie to dziadostwo wyskoczyło i uszkodziło albo coś. No nie, raczej nie. Raczej nie wyskoczyło i uszkodziło, ale jest duże prawdopodobieństwo, że przez to dziadostwo nie chce to chodzić. Po prostu wysunęło się to, lagę gdzieś pchnęło do boku i zwaliło z tego, bo widać, że tu jest uszczelniacz, był lekko rozciągnięty na boki, czyli po prostu to dziadostwo skakało w tym amortyzatorze. No i przez to wyskoczyła ta sprężynka z uszczelniacza. Teraz naciągnąłem jeszcze tą sprężynkę. Spróbuję to osadzić jakoś sztywniej, żeby się działo to. I składamy. Ja już tutaj uszczelniacz nabiłem z powrotem. Tu mam takie aluminiowe dziadostwo, akurat ładnie to pasuje. Nabiłem z powrotem uszczelniacz. Zanim go wybiłem, to zmierzyłem sobie ile tam jest. I na taką samą głębokość wbiłem. Tu mam stary jakiś olej, 7,5. Takiego zaleję. Jeszcze za czasów Suzuki chyba jak miałem. No to z motorem dostałem kiedyś taki olej, to pasuje go wykorzystać. Zobaczymy, czy w ogóle to będzie teraz działać. Oczywiście bez defektu nie obejdzie się. Przyszczerbałem tu kawałek. Spadła mi rurka na dół i uderzyła kantem.
Kurde mele, no. Bez defektu się nie obejdzie nigdy. Dobra, spróbuję to jakoś włożyć do środka teraz. Bo miałem włożyć wcześniej, ale przy wbijaniu uszczelniacza zapomniałem. Weszło. Weszło ładnie. Też jest mały problem, że są dwie grube rysy. To jakby jakiś kurde kamyczek albo coś podeszło i tłok porysował. Krawędź. Trudno się mówi. Cóż, teraz koreczek. Jest pełno kurde normalnie piachu tego wszystkiego. Teraz korka możemy założyć. No, mam nadzieję, że nie zrobiłem błędu jakiegoś. Okej, okay, tak jak było, tak jest. Kurde, nie wiem ile tego oleju do tego mam wlać. Założymy plastikowego tłoka, bo dążę do wniosku, że będzie większa szansa, że to będzie działać. A dlaczego? Bo ten aluminiowy będzie strasznie rysował tą farbę w środku. I może nie jest to takie złe rozwiązanie, tak wam szczerze powiem, z tym plastikowym tłokiem. Kurde, nie wiem, czy nie nalałem za mało tego oleju. Tak wam teraz szczerze powiem. Dobra, ciul. Będzie, ej, zobaczymy. Pewnie i tak uszczelniacz zaraz walnie. To będziemy, dowiemy się ewentualnie, czy było za mało, czy za dużo. Dobra, tyle. Zobaczymy, czy w ogóle to będzie działać. Więc na razie nie składam tego na żadnym kleju. Domowym sposobem zregenerowany amortyzator. Oczywiście nie róbcie tak, jak ja tutaj wam teraz pokazałem, ze względu takiego, że nie poskładałem to na kleju do śrub, ponieważ chcę to sprawdzić, czy to będzie w ogóle działać, czy nie będzie działać. No tyle, tyle w temacie. Idziemy, montujemy i sprawdzimy, czy w ogóle cokolwiek tłumi. I czy będzie się pokazywać tutaj plama oleju. Olej, czy się będzie na sztyce pokazywać. Dobra, montujemy go do pitbike'a.
Ok, udało mi się nabić 4 bary. Tyle mamy luzu. Ale jest ok. Teraz już coś tam tłumi. Przynajmniej nie skaka ten amortyzator teraz tak jak widzieliście w poprzednim odcinku. Kurde, z 10 barów bym musiał nabić. Nie mam jak. Udało mi się tylko nabić 4. Albo jakby było przynajmniej z 8. Ale dobra. Zostawmy tak jak jest teraz. Co do nabijania tego amortyzatora muszę coś opatentować. Jeszcze dla pewności się przejedziemy. Tak, żebyście mieli jakąś jazdę w dzisiejszym odcinku. I zobaczymy pod koniec, czy się coś tutaj pokaże. Na razie nic nie wycierałem, ani nic. Jest sucho, więc jest ok. Dobra, idę po zmieniam kamerkę i widzimy się za chwilę, bo pasowało się też coś przejechać dzisiaj. Próbujmy go palić. Hamulców żadnych nie ma. Trudno. Stanie. Amortyzator. Co się stało? Szczeliło uszczelnienie. Ojej. Koniec. Chyba za, nie wiem właśnie, czy nie za dużo oleju czasem. Zalałem. Ale walnął mi to na dziurze. Ja pierdzielę. I nie jest ok. Nie jest ok. Stało się coś takiego. Ups, o. Szczeliło uszczelnienie. Ciężko powiedzieć, co to się stało. Jeśli ktoś wie, może mi napisać.
Może mi napisać w komentarzu, ile powinno być oleju w takim amortyzatorze. Chyba że do tego czasu znajdę jakieś wartości. No i spróbujemy drugi raz, tylko tym razem wymienię uszczelniacz. Chociaż nie na taki, bo z tym będzie problem. Może coś przykombinuję i jakoś inaczej to się zrobi. No niestety, nie udało się. Walnął amortyzator. Po takim dłuższym przemyśleniu wychodzi na to, że prawdopodobnie zalałem za gęstym olejem. No bo za twardy, ostro twardy był ten amortyzator, więc jest duża szansa, że przez to walnął. Zrobiło się jakieś ciśnienie czy coś i pierdzielnęło ostro no tam na jednej dziurze uszczelnienie. Ale ja się nie poddaję. Patrzę na internecie, z tymi uszczelniaczami będzie problem, bo jedynie w Chinach takie coś dostanę, więc będzie trzeba coś przykombinować i przerobić na jakieś bardziej popularne uszczelniacze. Prawdopodobnie zrobimy na podwójnych. Dwa uszczelniacze damy zamiast jednego. Może to pomoże. Będzie to jakoś lepiej trzymać. Mam taką nadzieję. Ale to zobaczymy w przyszłości. Bo ja się nie poddaję. Nie. Ogólnie to nie było zrobione tak, że miało chodzić na 100%. Jak widzieliście, to poskładałem tylko tak na testa, żeby zobaczyć, jak to tam będzie. Nie czytałem za bardzo, nie oglądałem żadnych filmików, jak to złożyć. Nie robiłem nigdy amortyzatorów z tyłu, więc to tylko taka dla mnie ciekawostka była. Po tej całej akcji jeszcze sobie wpadłem na internet, popatrzyłem, jak serwisują amortyzatory do krosówek typowo, no i zalewają to do full, ile wlezie oleju. Więc na drugim podejściu prawdopodobnie zrobimy tak samo, czyli zalejemy to na full, ile wejdzie, i zrobimy całkowicie inaczej. Mam przynajmniej taki plan, żeby zrobić to całkowicie inaczej. I tyle. Więc ja się z wami żegnam. Podobało się, koniecznie łapeczka w górę. Jest to dla mnie motywacja do kręcenia kolejnych odcinków częściej. A ja z wami się żegnam w tym dzisiejszym odcineczku. I już tu mam MRF-a na podnośniku. No muszę rozebrać ten tylny wahacz i zobaczyć, jakie tam są łożyska. Zobaczę, czy są jakieś tańsze rozwiązania. Tańsze rozwiązania, a nie łożyska po 30 coś tam złotych. No, dobra. Ewentualnie też zrobimy to może jakoś lepiej, mocniej, żeby to w przyszłości nie siadało. Tyle. Kończymy ten odcinek, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie. Hej!